Nagram dzisiaj vloga też, takiego trochę nietypowego, bo jadę na godzinę 17:30 do pracy i to tylko dlatego, że wziąłem dyżur od kogoś, półtorej godziny od 17:30 do 19:00, później mam pół godziny przerwy i od 19:30 do 22:00 mam swój dyżur, bo tylko tyle dostałem, 2,5 godziny. Podałem więcej, chyba 8 podałem, a dostałem taki krótki, no to sobie dobrałem. I to akurat wziąłem od kogoś to półtorej godziny. A Bogur napisał 2 minuty później, kto weźmie jego zmiankę, się pytał, jak ja już wziąłem od innego jakiegoś człowieka. A Bogur miał lepszą, bo od 15 do 19:30 dokładnie by się stykała z moją zmianą. Nie miałbym 30 minut przerwy, ale trudno. Już skuter rozgrzewam. I to ciekawe, dzisiaj zaczynam w Ursusze, a nie jadę do Łomianek. 180 km tyle przejechałem na ostatnim vlogu. No i tam było ciekawe, że mówiłem w pewnym miejscu, że wcześniej, dzień wcześniej to mało przejechałem, bo latałem tylko po Bielanach i Żoliborzu i Bemowie, a przecież było na liczniku 160 coś chyba. To według nowych moich standardów pracy to jest mało, 160 to jest mało. No i dzisiaj do Ursusa, czyli nie w lewo, tylko w prawo, tam się pojedzie. Spoko dojazd mam do Ursusa, nie narzekam. Mógłbym zaczynać w Ursusie też. Teraz to nawet mam lepszy tam dojazd niż do Łomianek przez te wykopy. Czy tam niekoniecznie się da przejechać, tak jak pokazywałem ostatnio skrót, bo już tam rozkopali wszystko. Mur zburzyli przy szkole, która tam jest, podstawówka chyba, czy gimnazjum. A nie, teraz jest już podstawówka, już skasowali gimnazja. Zapomniałem, mnie to gimnazja ominęły zupełnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że nagrywam przy 60 klatkach na sekundę, więc będzie płynny obraz. Teraz coś jeszcze chciałem powiedzieć, że 4K, które nagrywałem, no to jest złe w tym telefonie, bo jednak kompresja jest tak silna, że powstają takie kwadraciki, ślady kompresji duże. I później jeszcze jak montowałem, renderowałem, no to jeszcze większą kompresję dałem, więc dzisiaj nagram w 60 klatkach Full HD, tylko może to będzie lepsze, lepiej będzie wyglądać, nie będzie takich śladów kompresji. A i na dyktafon nagrywam. Mam mikrofon, bo dźwięk mi się też nie podobał. Jadę przez takie obszary rolnicze, jak Oklahoma z filmu Twister, Texas. Tylko że tam Warszawę widać, nie wiem czy widzicie, o tu takie całe downtown, całe centrum. I tutaj mamy jakiś basen czy coś, a nawet nie wiem, nie orientuję się. I żniwa się najwidoczniej zaczęły, bo już tam jechały kombajny. Znaczy jeden w polu pracował kombajn, drugi jechał. Ale jaki to jest szeroki bydlak, kurde, ile on miejsca zajmuje. No ciężko aż przecisnąć się, jak się samochodem jedzie. No aż musiał jechać po trawniku tutaj. Tak, żeby tą trawę też deptać kołami i to takimi potężnymi kołami. A ja w ogóle dawno już kombajnów nie widziałem. Nawet nie wiem, czy tutaj kiedykolwiek. Jakoś pierwszy raz spotykam od 30 paru lat. W Sułkach, tam gdzie mieszkaliśmy dawniej, to były kombajny, ale tutaj jakoś nie widuję. No ale wiadomo, ja mieszkam w puszczy, a rolnicze tereny są tutaj, na południe od naszego domu. Na południe od puszczy. Nie wiem, jak długo ten dyktafon na baterii pociągnie. O, jedna kreska, przed chwilą były dwie, ale on ma taki niedokładnie to wskazuje. Ja w ogóle wolę tego Zooma 1, który kupiłem używany. To jest druga wersja H1N, a teraz jest jeszcze nowsza wersja, ale to drogie, kurde, bezsensownie. Najlepiej kupić sobie używany jednak. I ta stara wersja była lepsza. Miała swoje zalety, które ja cenię. Nie wiem, gdzie mam się ustawić w tym Ursusie, bo to każda dzielnica ma niby taki punkt, gdzie się zaczynać powinno. No to w Łomiankach wiem, gdzie to jest, przy galerii. Ale gdzie tutaj w Ursusie, to nie wiem. No i 3 minuty po rozpoczęciu dyżuru wpadło. Tylko co to jest i skąd? O! Dobra, tutaj coś jakiegoś Sosnkowskiego. Okej, wiem co to za ulica. Jadę gdzieś tutaj na jakieś Regulska. A nawet Górna Droga. A co to jest już? Piastów? Nie, czekajcie, to będzie jeszcze... Nie, Piastów jest dalej. To jest nadal Ursus tutaj. Tylko już za trasą. No dobra, czemu nie? Ciekawe, czy skończę w Raszynie. Ale Raszyn spoko, nie jest zły. Ja już lubię Raszyn. Przyjechałem i teraz pozostaje mi tylko znaleźć, gdzie ten kebab się znajduje. Doner. Co to w ogóle znaczy to słowo doner? Doner kebab. Nie wiem, ja się nie znam na kebaba. I na języku... Jaki to jest język? Turecki? Nie wiem. Poszukajmy, to musi być w tym budynku. Ulica Kolorowa. No może dyktafon zawiódł mnie w Czechach, w Ostrawie, ale wcześniej bardzo ładnie nagrywał w tym. Znaczy to, co nagrywałem na dwa dyktafony. A tutaj musi być kebab, bo ludzie stoją. To, co na dwa dyktafony nagrywałem,
jak z Natalią jeździliśmy, to wcześniej. To ładnie to wychodzi. Dwa dyktafony jednak robią dobrą robotę. No na razie to nie ma tego kebabu. Idę i go nie widzę tu nigdzie. Kurczę, co jest? To Minos Pizza zamknięte, przeniesione gdzie indziej. Jakiś sklep zoologiczny, a tu na końcu. Może to jest ten kebab? O, tak wygląda, ale... Tak, to tutaj. Właśnie, samoloty tu latają cały czas, bo to Ursus. I z Okęcia startują i w Ursusie to taki hałas jest naprawdę. Od startujących samolotów to jest męcząca dzielnica dosyć. Ja niby lubię hałas miejski, ale akurat samoloty to już przegięcie. Kurde, gdzie ja jestem? To chyba jakieś okolice miejscowości Reguły, czy coś takiego, bo ulica Regulska. Ale to ja tu nie bywam zazwyczaj. No nie wiem, co jest w Ursusie za trasą. Wiem, że dalej jest Piastów, ale to jest przed Piastowem, ja nie wiem, nie znam się. Dobra, tu jest czwórka, ta górna droga, a ósemka to tam, idę do ósemki. Mam kod podany w apce, co prawda, ale on nie zadziałał przy furtce, bo może dlatego, że prefiks jeszcze trzeba było wpisać, pewnie tak, prefiks bloku, a mam podany bez prefiksu, ale to tam było spisane na tym. Dobra. No i tak w ogóle to fajnie tak zacząć pracę, wiedzieć, że za półtorej godziny koniec dyżuru. A tak naprawdę to jest duża szansa, że przez ostatnie pół godziny to mi już nic nie wpadnie. Także luzik dzisiaj. A pogoda ładna, fajnie. To starczone, a ja już tu się zaczynam rozeznawać. No faktycznie jest miejscowość Reguły, jak się pojedzie Regulską. A ta ulica Bodycha, którą tu jechałem, która idzie wzdłuż Alei Jerozolimskich, to ona do Piastowa idzie. Zamienia się tam w Dworcową w Piastowie, także spoko. Czyli jest taki dobry sposób na dostanie się do Piastowa, bo w nocy jak się jedzie Alejami Jerozolimskimi, już za miastem to jest ciemno, nie ma żadnego oświetlenia i jeszcze w deszczu jak się tam jedzie, a tak jechałem w nocy jeszcze lajkiem, który ma gorsze światło, to naprawdę ciężko tam się jedzie. Nie podobało mi się. I tak w ogóle to w windzie już mi wpadł kolejny odbiór i to jest znowu ten sam kebab, także jadę do miejsca, które poznałem przed chwilą. Wracam. Zaraz, bo ja tak idę i patrzę, gdzie ja w ogóle jestem. A to ja wyszedłem z drugiej strony bloku, bo ludzie w windzie nacisnęli minus jeden piętro, czyli z drugiej strony wyjścia. Ja wchodziłem na zero od innej. Teraz tak, ta ósemka to jest to, czyli tu muszę iść. Dobra. A to mówiłem, że jestem już rozeznany tu w tej okolicy, a już się zgubiłem właśnie. Mam nadzieję, że dobrze idę. Tak, ten płotek poznaję. To zaraz wracam łatwo. Znowu ulicą Bodycha. Jejku, ile tu chodzenia jest. No i wczoraj byłem na spotkaniu, na rowerowym spotkaniu z nową Anną. Pojeździliśmy po Puszczy Kampinoskiej, odwiedziła mnie, przywiozłem ją. Ona jechała na rowerze siostry i zrobiliśmy tylko 30 km. Ja już byłem zmęczony. Już mi się pojawiła ta moja dolegliwość związana z zgromadzeniem się powietrza w żołądku. A także kiepsko, w kiepskiej formie jestem. Co te skutery ze mną zrobiły? Trzeba jakieś wyzwanie rowerowe podjąć. Na przykład do Puław pojechać na rowerze Wigry 3 na live'ie. Albo dam live'a tytuł: tak długo jak będziecie wpłacać, tak długo będę jechał na Nordcap na Wigry 3. A facet na Wigry 3 objechał ostatnio tą trasę Wisła. Jest taki maraton wzdłuż Wisły. On przejechał 1200 km, ale mnóstwo napraw miał. Wigry to jednak nie jest rower, który jeździ bez napraw. Także jak się chce gdzieś jechać daleko na Wigry, to trzeba być mechanikiem od razu i mieć ze sobą części zapasowe. No niezły wyczyn, oglądałem wywiad z tym facetem na Wigry 3. Kto nie jeździł na Wigry 3 obecnie teraz, jak się już jest dorosłym człowiekiem, to nie wie, jakie to jest ciężkie. Odebrany kebabik, widzę, że duży ruch tu mają. I to nie tylko na delivery, tylko ogólnie sporo ludzi tam siedzi w ogródku też. Ja jadę do budki z lodami. Mam napisane, że mam dostarczyć do budki z lodami. To będzie po drugiej stronie Alei Jerozolimskich. Spoko, blisko. No, zapala ładnie. Nie ma na razie problemów, ale pojawiają się jednak czasem. Dostarczone. Nawet podoba mi się ten Ursus coraz bardziej. Skuterem, bo samochodem to nie chciałbym, zwłaszcza jak są te korki tam w godzinach szczytu. Ale jadę do McDonald's teraz na Alei Jerozolimskich i dostawę mam na Habicha chyba, to spoko. Przy posagu siedmiu panien. O, już skuterek gorzej zapalał w tej chwili. I to chyba będzie ostatnia dostawa zaraz. No tak, bo jest 18.17, ja mam do 19.00. To już ta ostatnia i przenoszę się na Łomianki. Dostarczone na tego Habicha. Ja to lubię, tą nową część Ursusa, właśnie taką świeżo powstałą. W sumie jeszcze nie gotową, bo ten posag siedmiu panien tam dalej jednokierunkowy w jednym miejscu i
No najgorszy jest ten korek od faktory. Samochody stoją, raczej powolutku jadą tutaj w stronę tych bloków. No bo wiadomo, mnóstwo bloków porobili, a dojazd jest jeden i taki wąski, dosyć kiepski. Ale ogólnie fajna okolica. No proszę, jak fajnie. Takie jasne te bloki, przejrzysto, tak tutaj dużo przestrzeni. Póki co przynajmniej nie wiem, jak tutaj będzie plan na uliczki, ale taki chyba, one są już gotowe. Zdaje się. No. Dobra. A tutaj kończy się osiedle i zaczynają się jakieś tereny po, nie wiem, jakichś fabrykach, starych zakładach. Tam jeszcze stoi pozostałość jakaś. No i dobra, już mi nic nie wpadnie, 10 minut do końca zmiany, pół godziny przerwy i przeniosę się do tych Łomianek, no bo tam w sumie może akurat całe te 2,5 godziny w Łomiankach będę. O, ktoś zgubił tą metrówkę, tak? Jak to się nazywa? Metrówka? Taka miarka do mierzenia sztywna. O, niezły widok. Pozostałość jakiejś hali chyba. I zatankuję sobie na Orlenie chyba teraz, po drodze do Łomianek. A kolega nie wierzy tutaj, pyta się, jak tam zarobki obecnie na Wolcie i na Bolcie. No to mu mówię, jak Michał zarabia, znaczy, że dużo na razie mu napisałem. Michał zarabia dużo na Wolcie i Bolcie i chyba na Uberze. No to nie wierzy tutaj kolega. A też mu Don Michał w sumie doradzał właśnie, żeby do cateringu nocnego iść. Jak ktoś lubi w nocy pracować, samochodem się wtedy jedzenie rozwozi, ma się kody do domofonu i się jedzenie rozwozi. I się jeździ wtedy, gdy jest luz na mieście, parkuje się gdziekolwiek, bo to w nocy praca rano się kończy. No ale tu kolega mówi, że dzwonił tam właśnie, tylko że tam praca od 4 rano do 13, także z kiepskie godziny, bo w godzinach szczytu też to by mi się nie podobało. To trzeba by w nocy. I że za 180 godzin 3500 na rękę mu babka proponowała. No to niech się wypcha ta babka i tyle. No to rzeczywiście szukają frajerów naiwnych. W Pyszne to jednak są zarobki. Co tu się dzieje? Jakaś chmara tu lata komarów. O, jak... Nie, to nie komary. Co to jest za owad? Patrzcie, film przyrodniczy. Nie wiem, co to jest. No dobra, w drodze do Łomianek jeszcze wam pokażę domowo. Tam jest gmina Babice, do mojego domu tam się jedzie, dalej jest gmina Zabelin. Tu mamy trasę S... O kurde, teraz która to jest? S8, tak? Dobrze mówię? Tutaj Warszawę widać, centrum. No i Bemowo, i tutaj te nowe bloki wszystkie na Bemowie. Na Szeligach konkretnie, które się tutaj wgryzają w te pola. Tak to wygląda. Ciekawe, czy dojdą aż tutaj. Chyba nie. A tam dalej jak się pojedzie, to metro budują. I ja już raz popełniłem ten błąd, pojechałem tam skuterem, bo mnie Google kazało, a tam nie ma przejazdu. Chociaż teraz może już jest, bo znak nie wskazuje na to, że nie ma przejazdu. Ale wtedy jak jechałem, to nie było. No i ja się chcę znaleźć tutaj, na tej drodze, na dole. Ale nie tego. Nie zjechałem na nią w odpowiednim momencie. Bo tam jak się jedzie szosą poznańską, to trzeba wiedzieć, gdzie skręcić, żeby się znaleźć tutaj. I jakoś zawsze przegapiam tą małą uliczkę. No dobra, to teraz sobie tędy tutaj zjadę. O ile można, czekajcie, łączy to się? Tak, łączy. I jadę, tam są Łomianki. Jadę do Łomianek. Powoli. I chyba nie dojadę, chyba na Bielanach się zatrzymam. Ale ja wam powiem jedno. Wpłacajcie. Może powinienem zmienić nazwę kanału na Wpłacajcie. Ej, ale jak będę kupował samochód, to mi wpłacicie, nie? Jariskę nową. Nie taką. A zresztą, może Golfa lepiej niemieckiego. Te Jarisy i te japońskie to gniją. A właśnie, a teraz jak jechałem, to widziałem, jechał taksówkarz i byłem przekonany, że to jest Toyota Prius, bo tak samo wyglądał ten samochód, a to była Honda Insight, czyli jest widać tak wzorowany na Toyocie Prusta Honda Insight. Wygląda prawie tak samo. Ale rzadko spotykana. Taksówkarze mają Priusy zazwyczaj. Pewnie fajny ten Yaris, nie? Chociaż to już nowe auto, to już nie to samo co jedynka. Tak jak nowe Kymko, to już nie to samo co stare. Bo w sumie lepsze. No jeszcze to wam chcę pokazać, to jest fajne miejsce. Ładnie zaprojektowane. Przechowaj tu swoje rzeczy. Less mess, czyli mniej bałaganu. Storage i to są takie, wiecie, magazyny takie małe dla ludzi. Jak mają dużo jakichś rzeczy i chcą je przechować w dobrych warunkach, to sobie tutaj mogą. O, tu jakie fajne garaże. Znaczy garaże, może tam po prostu więcej miejsca jest na dole.
Tak jak youtuber Energik z Łodzi, to mam mnóstwo gier komputerowych nakupowanych i konsol. Chociaż konsolę trochę w domu trzyma, ale te gry komputerowe to właśnie podobno trzyma w takim magazynie. A ja wymyśliłem, że jak na mieszkanie mnie nie stać, bo nie zbierałem pieniędzy przez całe życie, no to tutaj mogę zamieszkać. Po prostu się mnie przechowa tam. Ciekawie, ile to kosztuje miesięcznie w ogóle. I będzie się stało w takiej skrzyni. Pionowo, albo nawet poziomo może. Dobre miejsce na mieszkanie. Do Łomianek nie dotarłem, ale dojechałem na Bielany. O, Kora z zespołu Manam. Nawet nie wiedziałem, że tu jest. To od jak dawno to jest? Może od niedawna. No i wpadł Kaspi Kebab. Ale to trochę poczekałem, jak się dyżur zaczął. Ta 19.30, to jakoś tak po 10 minutach dopiero, jak przez Bemowo jechałem. Dostarczony na te Petofiego. 8, tu jest fajna woda, tylko jej nie widać stąd, ale widać było z góry, z 11 piętra. No ale tak podejście do okna było trudne, to już nie pokazywałem. Ktoś się pytał w komentarzu, czy mi się plecy nie pocą od tego plecaka. No i w sumie nie, bo jest, jak siedzę, on jest tak oparty, a jak ja tu siedzę, to jest przerwa między mną a plecakiem, więc się nie pocą. Jak noszę, to też nie, bo tu jak widać są takie te wypukłości, tutaj powietrze wpływa, więc bardzo dobrze zrobiony plecak. Najlepszy ze wszystkich, jakie miałem dotychczas. Jakie widziałem w ogóle, bo ja miałem tylko voltowe plecaki. A nie, jeszcze Uber Eatsa miałem na początku czarnego, rację. Ale ten jest świetny. I w środku, i na zewnątrz. I zamki dobrze działają w sumie, chociaż... Czy dobrze? Nie, no dobrze, dobrze. Może się nie popsują nawet, tak jak w tym voltowym zawsze się psuły. Jadę po Lawash Kebab. Tam przy bazarku na Broniewskiego 10 paliło w nocy. Ale kebab się nie spalił podobno, no i dostawa też tam obok w sumie. Fajne, ja lubię te bielańskie dostawy, to najbardziej lubię chyba ze wszystkich. No, teraz tak. Drugi kebab też już dostarczony, a tymczasem jak tutaj ta budowa wygląda na literacki? Zaraz, gdzie ona w ogóle jest? A, nie ma. Po prostu zburzyli ten budynek, chyba że to jest ten nowy. A tak, to już jest nowe. I tam? A, dobra. A tu jeszcze widać pozostałości zburzonego biurowca. Aha, dobra, więc tak to wygląda. Jadę do KFC na Bemowie, bo mnie wezwało i tam pewnie trochę się poczeka. Zazwyczaj się czeka w tym KFC, dobra. Fajnie, że znowu Bemowo, bo to tam później... Znaczy Bemowo, Bielany, te rejony. Na Bielany konkretnie dostała, więc spoko, na razie nie opuszczam. Nie opuszczam dobrych rejonów. A siostra dzisiaj była w Markach, a później w Raszynie. To dokładnie tak jak ja pierwszego dnia pracy w Pyszne. To też odwiedziłem Marki. I tamte rejony, a później Raszyn. No jednak KFC mi szybko wydali. KFC tutaj. A ja jeszcze mam drugie, Pizza Hut. Muszę zejść na dół i wziąć Pizza Hut. I wrócić na górę, bo skuter jest w garażu. Na górze. Tu jest Pizza Hut. Kiedyś w ogóle nie wiedziałem, że jest tutaj okienko takie. O. A Bogur nadal nie nagrał vloga. Mówi, że musi przejść kurs u mnie, jak się tam montuje, a to ja nie wiem w sumie, tą darmową łapką to ja tylko wrzucałem z Instagrama relacje i tyle, tą na telefonie, a tak to na komputerze montuję, to co innego. Ale dopiero niedawno odkryłem, jak usuwałem Instagrama z telefonu, że tam jest opcja, żeby zapisywał od razu te filmy na telefonie, a ja zawsze zapisywałem tylko na Instagramie, a później jak chciałem robić z tego film na YouTube, to pobierałem ręcznie każdy film po kolei, to było takie upierdliwe, tyle to trwało. Jeszcze jakość pewnie gorsza, bo już skompresowane ich jakimś tym wewnętrznym algorytmem, kompresorem, kodekiem raczej. No, taka dobra opcja, tyle, tak by mi ułatwiło pracę. Mógłbym wrzucać vlogi codziennie takie w pionie, ale w pionie to nikt nie lubi. Znaczy ja lubię, ale ludzie nie lubią. Dostarczona pizza też. Jadę znowu na... Czekajcie, to już Żoliborz będzie, tak? Braci Załuskich... Nie, to Żoliborz już? Tak. Braci Załuskich i na Broniewskiego dostawa obok. A nigdy jeszcze tam nie odbierałem. Jakiś kaja, kebab czy coś? Spoko, fajne rejony nadal. I jest godzina do końca. Zaraz, gdzie jest wyjście to? Godzina do końca. To było Obrońców Tobruku 38. Oj, dawno tu nie dostarczałem. W Uber Eats ostatnio. Często to powtarzam, że coś ostatnio robiłem w Uber Eats, no bo faktycznie wtedy tutaj latałem po Bemowie. Oj, często, często. I tam skrótem takim rowerkiem. Co to było? A jest taki junak. Junak, który jest tylko 125. Chyba M17 się nazywa. Ale wygląda jak potężna maszyna. No z wyglądu jest potężny. Ma chyba dwa cylindry, z tego co wiem, jest ciężki.
No ale jedzie powoli, 90 na godzinę max. Jest drogi dosyć, to bez sensu. Ja wolę swojego Junaczka, wymieniłem w nim opony i nie jeżdżę. Ale może pojadę. Pojadę do Górek, nagram film, opowiem o Junaku, dlaczego jest parszywy. No nie, dziwne, że tu nie odbierałem na załuskich kebabu, bo go nie było po prostu chyba, z tego co kojarzę. Kaja kebab, o, coś takiego. Szuszlabanie. Nowe. No i dobra, w sumie fajne miejsce nawet. A dostawę mam tam. Czy nie tam, do 17, to któryś z tych bloków. Kurde, zaraz zachód słońca. Wieczory coraz krótsze, znaczy noc coraz szybciej nastaje, dni coraz krótsze. Jesień, zima. Tak jak mówiłem w ostatnim vlogu, często wpada Dworzec Zachodni, McDonald's i właśnie mi wpadł. Ściągnęło mnie tutaj z Żoliborza, z Broniewskiego, dojazd prawie 9 km. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że jak Kymko usłyszał, jaki jest dojazd, to patrzcie, co się stało. Zapaliła się po raz drugi w jego życiu kontrolka silnika. Oczywiście ona się świeci na wyłączonym zawsze testowo, ale patrzcie, jak się włącza, to ona gasła. Teraz zostaje. No i miałem tak już kilka dni temu i ta kontrolka zgasła sama po jakichś 30 minutach. Także coś tam wykrywa, coś tam jakiś czujnik źle wykrywa jakąś złą pracę niby, no i w efekcie kontrolka się zapala. Ja myślę, że wykrywa zbyt duże stężenie cykania po prostu. Dobra, idę na dworzec. Ja zostawiam skuter tutaj i na dworzec idę sobie, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj tak samochody stoją w korku, bo ktoś wymyślił, że tu się wjeżdża i wraca się z powrotem tą samą drogą, że nie ma na drugą stronę przejazdu. Już to o tym mówiłem. Ja wolę zostawić skuter wcześniej sobie przejść kawałeczek, zwłaszcza, że to jest tutaj już. No cóż, może kontrolka zgaśnie za 30 minut jakieś, a może już nie zgaśnie, ale silnik działa tak samo jak działał. No to nie jest tak, że coś się tam wyczuwalnie dzieje w nim, tylko po prostu napchali tych czujników. Od 2016 roku Unia Europejska wymyśliła, że mają być czujniki i tak dalej, no i wmontowali czujniki, to teraz się zaświecają. Tak jak u kolegi w Kymko Downtown 350 też się po tej wycieczce naszej do Sandomierza zaświecił czujnik, zapalił kontrolka silnika i tam zbadał i wyszło, że było chyba napięcie za wysokie czy za niskie przez chwilę i dlatego się zapaliło. Może u mnie też coś takiego, nie wiem. Wcześniej myślałem, że się przegrzewał może, czy za mało oleju miał, ale teraz ma dolane na maksa w sumie. No i się zapaliło i weźcie teraz takim czymś na Mazury jedźcie albo w Bieszczady. Jak nie wiadomo, ci to nie padnie za chwilę. No ale dobra, może będzie dobrze. Pochwaliłem dzisiaj Kymko nowe, że jest lepsze niż stare, to chyba cofam te słowa. Lepiej mieć gaźnik, zero czynników. Już jedzonko gotowe czekało. Oczywiście mam nerkę, żeby dyktafon w środku wozić. Podeszła klientka, która po rosyjsku tylko mówi. Jakaś taka z jakiegoś, nie wiem co to za kraj. Azerbejdżan, tam się po rosyjsku mówi? I ten, no i dawniej to nikt by nie umiał takiej obsłużyć, a teraz oczywiście obsługa też mówi po rosyjsku, więc spoko. Ej, ten dworzec tak w ogóle to ładnie wygląda już. Znaczy jeszcze nie jest gotowy, ale widzę, że tu będzie coś ładnego i nowoczesnego. O, perony widać. Ej, no fajny, kurde. Kiedyś zachodni to był najgorszy, paskudny, czy wschodni jeszcze gorszy był, ale wschodni już jest trochę zmieniony, a zachodni no długo był taki paskudny, wiecie, taki z PRL-u, moczem pachnący, raczej śmierdzący. Dobra, dostarczone, koniec pracy, kończę nagrywanie, 9 dostaw zrobiłem na obozową, ostatnio było. Jeszcze jest 12 minut dyżuru, ale to już jadę do domu. No i nie gaśnie kontrolka, ale zobaczymy, może jeszcze zgaśnie. Jak zgaśnie mi przed dojazdem do domu, to dam wam znać. Jak tutaj film się w tym momencie kończy, to znaczy, że nie zgasła. A jednak spotykamy się ponownie, to oznacza, że kontrolka znikła. Zatrzymałem się przy paczkomacie w Truskawiu. Odpaliłem silnik teraz, już myślałem, że będzie się świecić, ale odpaliłem i właśnie zgasła, więc tak jak poprzednio, no mniej więcej pół godziny się świeciła. O co tu chodzi, kto to wie. Czekajcie, to jeszcze nie koniec, pająka jeszcze złapałem, o tam siedzi w pudełku. Ale ostrość się na nim nie ustawi pewnie. Przyszedłem do domu, patrzę na wykładzinie, jest pająk, który ma dokładnie taki sam kolor i taki sam wzór jak wykładzina, bo ta wykładzina jest w takie paski i w paseczki i on też jest taki w paseczki. No i wymyśliłem, że nakryję go pudełkiem, wsunę tą folię i on teraz siedzi w środku, ale ja go chcę
Ja go chcę wypuścić gdzieś, żeby sobie zamieszkał. Tutaj na przykład, gdzie tutaj na węglu. Nie, bo tutaj to złe środowisko dla niego. Tutaj na fotelu niech sobie zamieszka. Kotek i tak tu już nie śpi. Dobra, wypuszczamy na wolność pajączka. Dobra, otworzyłem, wysuwamy pudełko z pająkiem. Pająk nie wie, co się dzieje, o co chodzi. Nie wie, że właśnie mu życie uratowano. O. Nie rusza się. Panie pajączku. Czy to jest jakiś fajny pająk, jakiś ważny? Jaki wzorek ma. No idź, zwracam ci wolność. Albo siedź tu, kurde. Wrócę jutro, zobaczę, czy już wyszedł, czy nie. Chociaż czy on tu w ogóle da radę. Tu taki podjazd muszę mu zrobić. Jakie ma te włoski na bokach, takie kolce. Znaczy czujniki takie, czujki. Dobra, ten pająk nic ciekawego nie robi. Można go głaskać jedynie po odwłoku. I to jest w ogóle pudełko od mojej kamerki sportowej, którą mi dał deliverka w prezencie. Właśnie, powinienem kręcić kamerką sportową, a nie tym telefonem. Chyba lepiej kamerką, jednak szersze pole widzenia, ładniejsze, jakiś taki ładniejszy obraz. Zostawiam pająka. A w ogóle gratulacje dla deliverki, bo 4000 subskrybentów już ma, ponad, przekroczone. Dobranoc.